z większych bitew, powiedzmy, bo to można w ten sposób nazwać, było natarcie 21 sierpnia na dworzec gdański. Było takie zadanie, że właśnie część partyzantów z Campidosu przeszła na Żoliborz i mieli przebić się przez dworzec gdański i pomóc na Starówce. A nasza kompania miała za zadanie wtedy odciągnąć uwagę Niemców przy atakowaniu właśnie dworca gdańskiego na nas, skupić ogień, a bokiem mieli przejść ci partyzanci. To wyglądało mniej więcej w ten sposób, że o godzinie 23 mieliśmy zbiórkę w okolicznych domach przy ulicy Generała Zajączka, to jest po drugiej stronie, powiedzmy, dworca gdańskiego. O godzinie 24 już żeśmy obsadzili swoje punkty wyjściowe. Brało nas wtedy udział dwa plutony z naszej kompanii. Jakieś 80 osób w sumie. Do przejścia na dworzec gdański, czy do przebiegnięcia, czy dostania się, to było jakieś 250 metrów przez teren zupełnie gładki, bo to były kartofliska. Nie było tam żadnych, powiedzmy, możliwości ukryć się gdzieś. Był odkryty teren. Niemcy w tym dniu coś przeczuwali, chyba dlatego, że bardzo oszczeliwali to miejsce przed godziną właśnie gdzieś 22. Później się to uspokoiło, także myśmy mogli wykonać swoje zadanie, żeby się ustawić na tym miejscu do natarcia. Ale to dopiero nastąpiło o godzinie 2 w nocy. No więc każdy się starał jak najdalej, prawda, po cichu, to znaczy bez jakichś okrzyków, czy żeby Niemcy się nie zorientowali, że prawda, jest to natarcie, przedostać się jak najbliżej dworca gdańskiego. No ale to się udało tylko w jakieś 2/3 tej odległości, większość nas przebiegła. Później się rozpętała burza ognia. No i to trwało z jakieś 2 godziny. To było piekło. Dosłownie trzeba było... Ja biegłem ze swoim kolegą razem, właśnie z tym, który na zdobyczy robotniczej był przy mnie i nic mu się wtedy nie stało. Żeśmy razem biegli. No i za którymś tam takim padnięciem i znowu żeśmy się zrywali. Ja coś do niego mówię, on leży koło mnie, nie odzywa się, więc go odwróciłem trochę. Okazało się, że został trafiony pociskiem pomiędzy oczami. To doskonale jeszcze widzę do dzisiejszego dnia taki, powiedzmy, ślad po wlocie. I później, jak się nie było już gdzie schować, to ja podczołgałem się pod niego. On po prostu był dla mnie jakąś taką pewną osłoną. O godzinie 4 nad ranem żeśmy dostali znowu rozkaz, żeby wracać z powrotem. No i nastąpił, prawda, znowu powrót. Miałem swój karabin na plecach, wziąłem jego karabin na plecach i jeszcze trzeci po drodze spotkałem. Zobaczyłem kolegę o pseudonimie Fakir, który właśnie też został zabity tam, więc wziąłem jego karabin. I te trzy karabiny ciągle, jak ja się czołgałem, no to spadały mi na ziemię pod mój brzuch, znowu je zarzucałem. Trzy karabiny to były dosyć ciężkie, no a ta niewygoda okropna. No ale trzeba było z bronią wracać, także to było duże przejście. I po tym ataku na dworzec gdański, który zresztą się nie udał, dlatego że nie było łączności z drugą stroną i w zasadzie nikt nie przeszedł już na drugą stronę, żeby pomóc tam Starówce. Dużo bardzo zginęło tych partyzantów, bo nie byli przyzwyczajeni w ogóle do walki w mieście.
Więc oni jak wyskoczyli, to naturalnie hura, głos i tak dalej. Niemcy od razu wiedzieli, w które miejsce mają strzelać. I także nie udało się to. Straty były bardzo duże. A jeśli chodzi o żołnierzy innych, no to mieliśmy taki kontakt z wojskiem węgierskim. To było na Marymoncie. No, żeśmy tam chodzili w czasie powstania czasem na zdobycz, to znaczy szukaliśmy po opuszczonych domach, czy nie ma jakiejś żywności, bo żywności brakowało nam, więc były takie patrole żywnościowe. No i kiedyś właśnie od nas taki patrol się spotkał z Węgrami, no to żeśmy porozmawiali sobie z nimi. Namawialiśmy ich, żeby przeszli na naszą stronę. Powiedzieli, że oni się muszą porozumieć z resztą, że jutro powiedzmy dadzą nam odpowiedź. Następnego dnia niestety nie przyszli i nie dołączyli się do naszego powstania na Żoliborzu czynnie. Prawda, plutony nasze były tam umieszczone w mieszkaniach ludności cywilnej. I tam nawet przyszła do nas kiedyś pani Pellegrini, no, była taka aktorka, znana zresztą i śpiewaczka, piosenkarka, ostatnio się nawet trudniła jakimiś wróżbami, tarokiem, chyba zmarła jakieś 3 lata temu, więc to była taka znana osoba w środowisku warszawskim i powojennym, prawda? No i dała właśnie nam wtedy taki koncert piosenek. Pamiętam, śpiewała o świętym Antonim, taka znana piosenka. Święty Antoni, zgubiłam serce pod miedzą i tak dalej. To były do powstania, to były duże goździki ogrodowe, na niskiej łodyżce i to wykręcone i chyba się nazywały szaboty. Po wojnie już są goździki bez zapachu, wszystkie jednakowe, długie i tylko do handlu. Także nie ma jak goździki powstaniowe.